Polecimy na plażę. Zobaczymy, co tam się dzieje. Pogadamy o dupie Maryni. W sumie jest parę, jeden taki fajny temat do pogadania. Takie porównanie małe. Co się zmieniło przez te kurcze x lat, jak zjechałem do Polski od 2012 roku do 2020, jak teraz praktycznie można powiedzieć, że tu żyję. Takie moje spostrzeżenia, co jest nie tak. Czy jest na lepiej, czy jest na gorzej. A najpierw trzeba ci stanąć koło plaży, kurde, i się zrelaksować. Pogoda piękna. Jak kogoś interesuje, chciałby zobaczyć, jak wygląda stadion Aberdeen, to za chwilę go będziecie mogli zobaczyć. Będziemy przejeżdżać koło niego. Oh, fuck. Gorąco jak smog. Znaczy gorąco. Ja powiem tak, 21 stopni jest. Ale jeśli chodzi o Szkocję, to jest pierdolnięcie upałem, nie? Tu po prawej stronie, gdzie pisze napis Texo Group, to jest stadion Aberdeen. Dla wielbicieli szkockiej piłeczki. Dobrze, że jest ta kamera, to teraz kurde jest czym nagrywać, cholera, bo z telefonu to taka lipa zawsze była. Czekaj, jakby tu pierdolno, pierdolno by se tu w lewo, ta. Czekaj, Aberdeen to znamy jak własną kieszeń, nie? To jest moje drugie miasto, kurde, do mieszkania i do życia. Co prawda mieszkam w Invergordon, przebywam. Mieszkam tam, a częściej przebywam w Aberdeen, no może tak. Tu wyjedź. Pola golfowe po lewej stronie. Nie wiem, czy akurat teraz kamera to ujmie. Kurwa, jedzie coś tam. Menda. Jedź, synek. Double yellow, single yellow. O, cześć! Dobra, idziemy się przejść. Elegancko, co? Ciepełko. Znowu, jakby to powiedział, ciągnie wilka do lasu, co? Można zejść tu? Można. Ciekawe, jak się mikrofon teraz sprawi. Jak z wiatrem. Pisać w komentarzu, czy jest lepiej, czy nie. A tu wieje. Cholera. No. Znalazł muszli trochę, kurde, sprzedał na targu wiejskim z jojkami jakimiś. Opaty. Kuropatwa.
Kurczę, wieje tu. Wiatr nie przeszkadza cokolwiek, kurczę, nagrać, nie? Powiem tak, że wiecie co, takie moje jakieś przemyślenia odnośnie tego, co było kiedyś tutaj, jak się czas zmienił, pogląd ludzi tutaj do mieszkania na obczyźnie. Ja nie wiem, czy ja kiedyś nie zrobiłem błędu, że ja po prostu w tym 2012 roku zjechałem do Polski, ponieważ pewno mieszkając dalej tutaj, przy pracy, której mam, już tak by się żyło. Podejrzewam, że gdzieś tam, kurde, własny domek już by był dawno kupiony. Życie by było troszeczkę inne. A ta Polska, kuźwa, nawet stary przyjeżdżając z tymi funtami do Polski, wierzcie mi, że te funty szybciej spierdalają niż tutaj, nie? To mogę wam od razu powiedzieć. Tak jak zawsze uważałem, tak dalej będę uważał, że kurde, na Aberdeen, mieszkanie może inaczej. W Anglii jest lżejsze, łatwiejsze. Nawet przy tych minimalnych zarobkach tutaj łatwo jest żyć. Łatwo jest żyć. Jeśli masz, wiesz, pokładane w głowie, tak? Kurde, ale grzeje, ty. Otwórz sobie, kurde, okno. Red Bull dzisiaj. No tak, no kurde, no jest łatwiej, mimo wszystko jest łatwiej, no. Co to więcej mówić? A na pewno gdybyś miał, wiesz, przyjechał tutaj i miał wypłatę na poziomie 2,5 kafla, mieszkając jeszcze samemu, nawet przy opłacie swojego mieszkania, nawet przy wynajmie, w tej chwili na przykład mieszkania można śmiało tutaj wynająć taki one bedroom, czyli jeden pokój plus sypialnia, oczywiście za jakieś 4,5 stówy można wyrwać śmiało, plus swoje jakieś inne tam opłaty, powiedzmy te 750 funtów się zamykasz i masz swoje własne mieszkanie, tak? To prawda, wynajem, bo wynajem, ale mieszkasz sam, plus na życie, na jedzenie z 5 stów kolejne wydasz. No i reszta zostaje dla ciebie, tak? Ale to mówię, to trzeba mieć dobrą pracę, ale nawet mówię przy tej najniższych zarobkach, wynajmując jakiś tam, powiedzmy sobie, jakiś pokój za 300, śmiało można tutaj żyć i wiadomo, potem z biegiem czasu piąć się w górę, tak? Tylko mówię, no, to trzeba mieć łeb na karku i dążyć do swojego celu, nie? Bo jeżeli chcesz przyjechać tutaj i iść ciągle w kanał, no to nie osiągniesz niczego, tak? No tak mi się wydaje. Kurde, takie moje przemyślenie odnośnie tego kraju. Jest lżej, na pewno jest lżej. Mimo wszystko, że ceny też tutaj poszły w górę. Ale jakoś tak, kurde, nie wiem, no bardziej się czuję komfortowo tutaj na wyspach niż u nas w kraju. A u nas w kraju cały czas nie mogłem jakoś, kurde, dojść do ładu. Nie mogłem się oswoić, kurwa, z tym naszym polskim pierdolonym systemem. Tutaj jest to inaczej. Może nie ma tyle napierdalanki w urzędach, żeby cokolwiek załatwić. Wiadomo, wszystko załatwisz im przez internet. To już było dawno, dawno temu, że tak można było, wiesz, obojętnie co, wszystko internetowo, cyk, 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 nie stoisz w kolejkach. Bardziej jest to uproszczone dla ludzi, tak? U nas, kurwa, jest jakoś, nie wiem, w tej Polsce zawsze, kurwa, pod górkę, nie? Zawsze coś nie tak. Także jedynie, co mogę powiedzieć, od momentu, jak wyjechałem z Polski i wróciłem tutaj na wyspy z powrotem mieszkać, bo mnie do tego los zmusił. Nie wiem, jakoś naprawdę lżej jest, nie? Nawet mówię, no kurde, przy najniższych zarobkach jakoś to fajnie tutaj. No nie wiem, no kurwa, jak mam to powiedzieć. Ci, którzy tu mieszkają, mogą się wypowiedzieć na ten temat, nie? Bardziej niż ja i też pewno powiedzą to samo, co ja tutaj wam mówię, że jest lżej, życie na wyspach, szybciej się można jakoś się ustawić niż w tej naszej kochanej Polsce. Nie mówię, jestem patriotą i kurde, ciągnie mnie do naszego kraju, ale patrzę na perspektywy życia,
nawet gdybym, nie wiem, zaczął pracować w jakiejś restauracji u nas w Polsce. Marnie to widzę, nie? Zapieprzanie w restauracji po 7 dni w tygodniu, marne pieniądze. Ciężko, kurwa, ciężko, nie? Chociaż cholera wie, nie. No tak, moi mili, co dalej, kurde, mam dzisiaj robić? Nie wiem, co mam robić generalnie, bo taki dzień, kurde, luzacki. Mówię, nagram wam coś z moich dni wolnych, co ja tu robię, co porabiam. Co ewentualnie można gdzieś pojechać i zobaczyć. No na razie, kurde, jak widzicie, w domu grill, znaczy u Tonego, tak? Testowanie kuźwa jego fury, czy wszystko ok, także kurde, pierwszy tydzień mój wolnego spierdoliu. Drugi tydzień już się zaczął, mamy dzisiaj wtorek. Środa, w czwartek będę wracał do Invergordon, nie wiem co dalej. Może by kuźwa Grzanko odwiedził, zobaczył co tam u niego. Dawno mnie nie było, nie, u Grzankiewicza. Ale na razie jestem tu, także cóż. Nic, pojedziemy tam dalej. Pokażę wam, jak wygląda tutaj jeszcze plaża. Przejdziemy przez bulwar i nie wiem, może kawałek drogi do Bunker wam pokażę, jak wygląda. Porównacie sobie drogi tutaj. O, co jest zjebane w Anglii. Bynajmniej w Aberdeen. Kurwa, drogi. Dziura na dziurze. To jest normalnie szok, nie? Gdzie byś nie pojechał, to człowieku dziura, nie? Człowiek płaci teru taksy, kurde, wiesz, podatki drogowe, a gnoje nic nie robią, nie? Ale zobaczycie to w późniejszym materiale, także no cóż, jedziemy dalej, nie? Jedź, Zenek. Piękny bulwardzik. Nie wiem, czy tam, kurde, wesołe miasteczko jest otwarte już tutaj, czy jeszcze nie. No, zobaczymy. Kurde. Coś ta kamera mnie się tu jeszcze chwieje. Tu jest basen po prawej stronie. Jak ciepło dzisiaj, masakra, kurde. Plaża po lewej stronie. Tu ile razy człowiek, kurde, browarów się nachlał na tej plaży. Ja pierdzielę. Tak też mówię, kiedyś chyba mówiłem, że pracowałem tutaj na plaży w takiej jednej restauracji, też właśnie z Tonem. Mieliśmy split shift, czyli zaczynałem o godzinie 10 rano, tak? O 10, kurwa, co się chwieje. Sorry. Nie wiem, coś kurde. A może tak? Zaczynałem o 10, kończyłem o godzinie 14, miałem godzinę przerwy z kumplem. Wracaliśmy na 15. Zawsze szliśmy, kurde, obok do sklepu tutaj do takiej, kurde, azdy. Masę. Po dwa browarki. Siadaliśmy na plaży tutaj. Browarki obrócone i powrót do roboty. Ale to były zajebiste czasy. To były, kurde, początki moje. To był 2008 rok. Kurde, jak zajebiście widać, kurczę, teraz ludzi, nie? Wszystko się potwierało. Ludzie bez masek, kurde, no coś pięknego. To jest klimat, kurde, jak cały ten lockdown był tutaj, nie było żywej duszy. Nawet przy tak pięknej pogodzie, troszeczkę może ludzi tam gdzieś chodziło sobie po plaży. Ale ogólnie... coś niesamowitego, jak się, kurde, no mówię, to wrócić do normalności, kurde, normalnie żyć. Bo tu była ta restauracja po prawej stronie. Że tutaj się pracowało. Fajnie, pięknie zobaczyć, kurczę, nowych, kurczę. Może wszystko wraca do normalności, no. Niby mówią, że ten indyjski wariant tu, kurde, znowu może namieszać. Nie wiem, jakoś tutaj w Wielkiej Brytanii się tym tak nie przejmują, a kurwa w Polsce, bo jak co widzę w Polsce gadają, o, bo indyjski wariant
Ludzie z Anglii przywiozą to do Polski, kurde, zakazimy się, zginiemy, kurwa, zabije nas to, dajcie spokój, kurwa, pierdolenie takich bzdur. Aż się tego, kurwa, nie chcę słuchać, nie? Aż się żygać tym chcę, nie? Tu jakoś się mówię, tym nie przejmują i każdy żyje i spoko. Co do szczepionek, oczywiście można tutaj, kurde, przyjąć szczepionkę. Ja już mogę iść bezpośrednio, będę do jakiegoś tam szpitala czy tym podobne GP, pierdolnąć sobie zaszczyk. Ale na razie czekam, bo widzę, że nawet przy paszporcie covidowym, przyjeżdżając do Polski, kurwa, będę miał kwarantannę. To co mi to da? Nie wiem, zabije mnie ta korona. Szczerze mówiąc, ja już tą koronę przeszedłem, bo ja już to miałem. Tak mi się wydaje, 2 lata temu mnie pierdolnęło w Polsce. Znaczy inaczej. Kobietę pierdolnęło z dzieckiem i to fez. Właśnie wysoka gorączka, 40 stopni. Ciężko było im oddychać. Było tak przez 2 dni. No ja byłem przy nich, mnie nic nie chapnęło, także ja może przyszedłem to, wiesz, bezobjawowo. Bo podejrzewam, że gdyby coś się działo, to by mi pierdolnęło. A pamiętam, że byliśmy też z małym u lekarza i lekarz nie stwierdził absolutnie, nie powiedział, że to jest, wiesz, jakaś tam grypa zwykła, tak, coroczna. Tylko, że to musi być coś innego i nie potrafił stwierdzić, co to jest. No i teraz już wiemy, co to było, tak? Korona, kurwa. Czy może jakaś zmutowana grypa bardziej, ja nie wiem, ja jak tutaj wy się na to zapatrujecie, ale no ja mam do tego też swoje zdanie. Ja nie mówię, że tego nie ma, bo coś jest, na pewno coś jest. To nie można tego bagatelizować, ale no mówię, no. Skoro kobieta to miała z dzieckiem, ja byłem przy nich w tym samym czasie w domu, mnie to nie pierdolnęło, czyli co, no. Bezobjawowo przyszedłem, tak? Jeśli tak to można nazwać. Ale to tak to widzisz. Z grypą, kuźwa. Dobrze, co teraz? No kurde, już będę spadał do banki powoli. Wyluzować się. Może by samochód umył albo cokolwiek zrobił. Nie chce mi się polerować go, bo jest za gorąco, kurde. Szkoła i 20 mil na godzinę. Brońcie Boże, jechać szybciej, kurwa. To grozi surowymi mandatami. Polecimy sobie tutaj w lewo. Gdybym na rondzie pojechał prosto, to wjeżdżam na rynek przy głównej ulicy Union Street. Ale tam nie będziemy się cisnąć, pojedziemy bokiem. Pokażę wam ten, gdzie moja firma ma swoją siedzibę przy okazji, jeśli to kogoś interesuje. Ciśniemy tu. To jest taki, kurde, można powiedzieć, objazd. Omijasz centrum na wylot, na drogę A96, tak? 96 chyba, czy A90 Dundee. Na wprost port. Panie. Pokażę wam jeszcze, gdzie jest siedziba mojej firmy i zakończymy na dzisiaj tego filmosa. Masz pytania, pytaj się. Wciąż mam do złożenia film z Bray Alpha, ale kurde, to muzeum, gdzie chcę iść, jest zamknięte jeszcze, także nie skończę tego odcinka. Będę musiał poczekać, aż się muzeum otworzy. Wobec tego nie ma sensu cokolwiek nagrywać czy kończy odcinka. Chciałbym to skończyć tak, żebym miał ręce i nogi. Ciemna strona Aberdeen. Jak ktoś szuka biznesu za 10 funtów, to może tutaj znaleźć jakąś brudną kobietę wieczorem. Z masę tego, kuźwa, się kręci, gnojstwa, daj normalnie, kurwa. Co jedna, to kurwa lepsza, nie? Bezzębne jakieś, kuźwa,
same cię, wiesz, zaczepiają na ulicy, także omijajcie szerokim łukiem. Mówię, szczególnie tutaj blisko portu. Żółty na wprost stateczek. Już pokazywałem nie raz, centrum Aberdeen. Na wprost budynek, to właśnie tu się znaje, buduje moja firma. W tym budynku. To inaczej to wygląda z perspektywy samochodu. W środku tak, a inaczej jak się na zewnątrz z kamerą, kurczę, lata, ale tu już nieraz coś pokazywałem, także chyba nie muszę za bardzo się z tym bawić. O, żeż ty w mordę. Tu znowu za dwoma krzyżówkami, gdybyśmy pojechali wprost przez mościk. Słynna dzielnica Tory w Aberdeen. Kiedyś było groźnie, ale od momentu, kiedy nasi rodacy zaczęli tu mieszkać, kurde, jest spokojnie, przyjemnie, czysto. Znaczy czysto, czy do końca czysto, to nie wiem. Ale chodzę tam do fryzjera, także widzę i patrzę, co znaczy się, że obserwuję, co tam się dzieje, tak? Jak człowieka nie było przez x lat i wejdzie, zobaczy, że jest lepiej. Że jest lepiej, nie? Dobra, moi mili, kończę na tym filmik, na chwilę obecną. Widzimy się w kolejnej odsłonie. Pozdrawiam, trzymajcie się cieplutko, hej!